Witam, nazywam się Grzegorz Klonek, jestem dietetykiem. Od 2016 roku prowadzę Lenacor Centrum Dietetyki. Rocznie odwiedza mnie około 2,5 tysiąca osób. Głównym powodem naszych spotkań jest otyłość. Jak się okazuje, większość moich pacjentów przychodzi z problemem insulinooporności. Dotyczy to aż prawie 95% ludzi, którzy do mnie trafiają. A więc wiemy już, że insulina jest hormonem magazynującym tkankę tłuszczową. A czym jest insulinooporność? Może przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, czym ona się objawia, bo problem jest naprawdę potężny. Przede wszystkim, jeżeli nagle tyjesz z niewiadomego powodu, pomimo tego, że stosujesz zdrowe jedzenie, obniżasz kalorie, regularnie się ruszasz, częste bóle głowy, nawet migrenowe, bóle stawowe, bóle mięśniowe, rozkojarzenie, ale przede wszystkim szybkie przybieranie na wadze. Jeżeli zauważasz u siebie nadmierny skok wagi, nie możesz schudnąć, pomimo tego, że trenujesz, regularnie uprawiasz sport, jesz w miarę zdrowo, jeżeli starasz się, a to nie wychodzi, to może być przyczyną insulinooporności. Jeżeli zauważasz u siebie przewlekłe zmęczenie, bóle głowy, migreny, bóle stawowe, rozkojarzenie, częste bóle nóg, to też może być typowy objaw insulinooporności. Jak rozwija się insulinooporność? Wyobraźmy sobie, że tak, jemy śniadanie, podwyższa nam się poziom cukru, trzustka produkuje insulinę, ta insulina po 2 godzinach powinna spaść do odpowiedniego poziomu. I teraz pojawienie się tej insuliny blokuje nam glukagon, czyli hormon od spalania tłuszczu, na kilka godzin. Czyli tak naprawdę wchodząc w spalanie tłuszczu, to często my już jemy obiad i kolację i mamy 3 skoki cukrowo-insulinowe, co oczywiście blokuje nas na spalanie tkanki tłuszczowej. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj w tych posiłkach pojawiają się węglowodany, które powodują gwałtowny skok insuliny. Spadek natomiast cukrowy powoduje, że dojadamy i tej insuliny zaczynamy mieć coraz więcej. I teraz organizm po pewnym czasie zaczyna się opierać, czyli zaczyna być oporny na działanie insuliny. Co to znaczy? To znaczy, że te komórki nam się zamykają. Dlaczego? Dlatego, że one nie chcą przyjmować cukru. No przecież cukier dla nas jest toksyczny. Może nie sam cukier, a nadmiar tego cukru. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jak my regularnie od kilku lat jemy bardzo dużą ilość węglowodanów, czyli wkładamy non-stop ten cukier do środka, no to jeżeli ma działanie toksyczne cukier we krwi, to w komórkach również i ten organizm się zamyka, jest mądry, nie chce przyjmować glukozy i nie chce, żeby insulina otworzyła komórki, więc cukier nie ma ujścia. W efekcie trzustka produkuje więcej hormonu, bo gdzieś ten cukier musi umieścić i zazwyczaj na początku rozbije te komórki i wejdzie, ale one będą jeszcze bardziej oporne. W międzyczasie część tej glukozy zamienia w tkankę tłuszczową. Może nie bezpośrednio, ale uczestniczy w procesach zamiany cukru w tkankę tłuszczową. I tak powstaje oporność insulinowa i tego hormonu napływa coraz więcej. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego to się pogłębia? Przede wszystkim, żeby zrozumieć oporność insulinową, trzeba sobie przypomnieć, czym jest oporność. Ja kiedyś byłem wyczynowym sportowcem i aby osiągnąć wynik, musiałem zwiększyć ilość jednostek treningowych. Dlaczego? Dlatego, że mój organizm potrzebował nowego bodźca. Stawał się oporny na działanie wysiłku fizycznego, do którego się przystosował. Jeżeli ktoś stosuje leki nasenne, to ilość tych leków musi zwiększać. Dlaczego? Dlatego, że dawka poprzednio już przestaje działać. Organizm się przyzwyczaja, jednym słowem. Jeżeli ktoś stosuje antybiotyki, też organizm się do nich przyzwyczaja, trzeba sięgać po kolejne. Jeżeli ktoś stosuje leki nasenne, musi zwiększać dawkę leku, ponieważ organizm się przyzwyczaja na działanie, staje się oporny. I to samo robi insulina. I tak rozwija się insulinooporność. Moje doświadczenie wskazuje, że problem oporności insulinowej dotyczy praktycznie 95% pacjentów, którzy do mnie trafili, ponieważ ja zlecam przed każdą wizytą zrobienie odpowiednich badań, które potrafią wyłapać ten problem. Dlatego zachęcam gorąco do robienia tych badań profilaktycznie. Dlaczego? Dlatego, że insulinooporność jest pierwszym elementem cukrzycy typu drugiego. Czyli organizm ludzki może mieć cukry dobre, jak najbardziej glukozę na stałym, dobrym poziomie, natomiast ona może być utrzymywana przez bardzo dużą ilość insuliny. Czyli organizm na początku produkuje dużo hormonu,
powoduje tycie przez tą insulinę po to, żeby utrzymać ten cukier w dobrym zakresie. Przypomnę, te 70 do 90 na czczo plus niewielki skok po posiłku i powinien ten cukier spadać.